Warszawie, 16 w Warszawie, urodził się w Zachopolu i Krakowie. 16 w Warszawie. Jan Wróbel, Franku Radia to po prostu... Jan Wróbel. ...fajnie zaskakująco dobrych wiadomości, a może ja po prostu jest to tak wybrałem, bo przecież są i inne. O patrz. Dziennika Gazety Prawnej. Już naśladuje, bo się jąka. ...neutralna, Polska bardziej bezpieczna. Ha, i co Państwo na to? Z danych Eurostatu, przeanalizowanych przez Dziennik Gazetę Prawną, wynika, że w latach 2003-2012 liczba zarejestrowanych przestępstw w naszym kraju zmalała o 24%. To dobrze. Polska między innymi za sprawą demografii... Prawda, Janku, że dobrze, my się bezpiecznie możemy czuć. ...wzrostu zamożności. Zaczęła zmieniać się bezpieczne... Bo tak to... państwo. Ten trend potwierdzają również dane policji. W 2013 roku stwierdzono 18 398 kradzieży z włamaniem, a rok wcześniej 127 691, czyli jak łatwo policzyć, mniej więcej o 10 tysięcy mniej, a kradzieży cudzych rzeczy, w tym samochodów, było 200 883, a w 2012 210 tysięcy, czyli znowuż różnica 10 tysięcy. Po prostu mamy super osiągnięcia. Przy Dzienniku Gazecie Prawnej, czyli analizie na dwie strony rozbudowanej bardzo piękną mapką, przeczytamy również taką zadziwiającą ramkę. Spadek przestępczości to trend zauważalny w większości rozwiniętych krajów. I to jest rozczarowujące dodanie. Myślałem, że tylko w Polsce jest taka, na przykład tak, w Wielkiej Brytanii, czy gdzieś tam na Brama. W dekadzie liczba zabójstw spadła ze wszystkich krajów ujętych na mapie z wyjątkiem Grecji. Podobny trend obserwowany jest również po drugiej stronie Atlantyku. Liczba przestępstw z użyciem do przemocy w amerykańskich miastach spadła na początku lat 90. o 32%, a w metropoliach o 64%. Próbujący wytłumaczyć ten fenomen naukowcy, oprócz sięgali również po, ze wszystkich tutaj tych tłumaczeń przeczytałem, więc oprócz tych, o których nie czytałem, sięgali także po bardziej egzotyczne wyjaśnienia. Na przykład pewien ekonomista z Uniwersytetu w Chicago argumentował, że zniesienie w USA zakazu aborcji w latach 70. zmniejszyło liczbę dzieci, które dorosły w rodzinach dysfunkcyjnych, gdzie prawdopodobieństwo tejścia na złą ścieżkę jest większe. Z kolei Jessica Walker-Wright upatrywała przyczyn spadku liczby przestępstw z użyciem przemocy we wycofaniu się ze sprzedaży benzyny z ołowiem, powodujące uszkodzenia w centralnym układzie nerwowym, zwiększające jej zdaniem podatność na agresywne zachowania. To była ramka dopisana przez Jakuba Kepszewskiego na artykuł Denera Urmańczyka. Ale poza tą ramką jest bardzo wiele twardych danych i przypomnę korzystnych, miłych w czytaniu z samego rana. A rodzice sześciolatków, drodzy Państwo, jak już informowały informacje Radio TOK FM, rodzice sześciolatków są zadowoleni z tego, no, że wysłali swoje dzieci w takim wieku do pierwszej klasy. Aż 79% rodziców, w zaokrągleniu 80%, którzy posłali dzieci do pierwszej klasy w wieku 6 lat, zrobiliby to jeszcze raz, oceniając, że przez rok ich dzieci zrobiły postępy w czytaniu i pisaniu, ale też stały się bardziej samodzielne i pewne siebie. To drugie ciekawsze nawet, bo o to, że zrobią postępy w czytaniu i pisaniu, można było przewidzieć, a właśnie nie było całkiem jasne, jak to reagują psychologicznie. W tej ankiecie, którą przeprowadziła Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie, na reprezentatywnej dla całego kraju próbie, to już wyraźnie widać, że rodzice uważają w znakomitej większości, że na przyjęcie ich dzieci przygotowani byli i nauczyciele, i szkoły. Około 90% tak uważa. Oceniają, że przez rok dzieci zrobiły postępy w nauce, trafiły w większości do klas, gdzie dominowały te o rok starsze, a tego głównie boją się rodzice przeciwni reformie, aż w połowie przypadków stanowiły te sześciolatki niecałe 20% uczniów. No i mimo wszystko bardzo dobre zastrzeżenia mają częściej nauczyciele. To stwierdził, że szkoły nie są przygotowane na reformę obniżenia wieku szkolnego, zbyt ciasne stale, brak kącików zabaw, a nawet pomocy dydaktycznej. I Dominika Wielowiejska, tak oto skomentuje w Gazecie Wyborczej, szkoły dobrze przyjęły sześciolatków i to jest prawda. A co na to Państwo Karolina i Tomasz Elbanowski, pyta Dominika Wielowiejska. W zeszłym roku przedstawili raport, według którego szkoły w ogóle nie są przygotowane na przyjęcie sześciolatków.
Dzieci są w polskiej szkole udręczone. Rodzice żałują, że je tam posłali. Dziś elbanowcy nie komentują tej analizy, za to przedtem wielokrotnie powtarzali, że ta reforma jest tak upadnie wcześniej czy później, bo jest nieprzygotowana. Po raporcie państwa elbanowskie zaczęły przychodzić sprostowania, ponieważ się okazało, że wiele informacji jest nieprawdziwych, jak na przykład ta, że w danej szkole małe dzieci przebywają w świetlicy ze starszymi. Są bowiem osobne zajęcia świetlicowe dla maluchów, tak jest na przykład w szkole moich dzieci, pisze Dominika Wilowiejska, który bardzo młodo redaktor, pytający ze słowa redaktor, mógłby mieć w świetlicy ze starszakami to najwyżej swoje wnuki. Ale to ja dopisuję, oczywiście wycofuję się z tego dopisku, bo nie jest on bardzo merytoryczny. Czytam dalej, co pisze redaktor Wielowiejska. Trudno twierdzić, że we wszystkich szkołach jest idealnie, ale rodzice mają możliwości, by w razie czego alarmować kuratorium. Czy wypowiedzi rodziców pochodzące z tej analizy są polityczne? Jakby pewno powiedzieli przeciwnicy. Dominika Wielowiejska pisze tak. Nie mam pretensji do państwa elbanowskich, że mobilizują rząd do wkładania jeszcze większego wysiłku w przygotowanie szkół na przyjęcie sześciolatków. Bo rzeczywiście ministerstwo wzięło się do pracy. Mam pretensje o to, że przedstawiają polską szkołę jako miejsce portu dzieci. Naprawdę zależy nam na tym, żeby dzieci do szkoły szły przerażone, a naukę traktowały jako nieszczęście. Elbanowcy straszą rodziców, wskutek czego biegną oni do poradni psychologicznej po zaświadczeniu o odroczeniu obowiązku szkolnego, a powinni przede wszystkim sprawdzić, jak naprawdę wygląda ich najbliższa szkoła. To fragmenty dzisiaj z artykułu Boże oraz komentarza do Niki Wilowińskiej. A w fakcie musicie Państwo, że nie znajdę dobrej wiadomości w fakcie, jak się postaram. No, postarasz się, postarasz się. Ale. Otóż, drodzy Państwo, Justyna Steczkowska. Ostatnio trzeba powiedzieć, że fakt trochę dogryza Pani Justynie, ale całkiem niesłusznie. Ja to i tak przekazacie, żeby wyszło na moje. Otóż, Justyna Steczkowska otrzymała 80 tysięcy zadośćuczynienia za to, że jedna z gazet opublikowała jej roznegliżowane zdjęcie z tureckiej plaży. No to powiedzmy sobie, czy to taka dobra wiadomość, no to neutralna dobra, ale teraz jest naprawdę dobra. Na wyrok czekała tylko 10 miesięcy. A, no i proszę, ale rzeczywiście, drodzy Państwo, przez cały kraj przychodzi fala optymizmu, nie tylko przez przegląd pracy, bo nawet w spocie samego ministra Kosiniaka. Nie radością życia. No w tym tak, powstał nowy żłobek. Razem z żoną możemy wreszcie zgodzić z pracą z wychowaniem dziecka. Oni mają pieniądze, wypłacą jej tam 80 tysięcy, co to jest, prawda? Bardzo, no wszystko jest dobrze. No. Czy na pewno? Posięgam, proszę Państwa, do faktu dalej, szukając dobrych wiadomości, a tu nagle znajduję taką. Bez sensu, żłobki tylko dla niepracujących, do żłobka reklamowanego przez ministra pracy Władysława Kosiniaka-Kamysza, 33 lata, w jego spocie wyborczym przyjmują tylko dzieci rodziców, którzy nie pracują. Wiem, że to bez sensu, ale takie są zasady, przyznaje dyrektorka żłobka z reklamy. W Robczycach powstał nowy żłobek. Razem z żoną możemy wreszcie pochodzić pracę z wychowaniem dziecka. Cieszy się rodzic w spocie. Niestety to tylko reklama, bo rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej. Okazuje się, że do zachwalanego w filmie żłobka w Robczycach tak naprawdę przyjmowane są dzieci z rodzin, których przynajmniej jedno z rodziców nie pracuje. No zasady są jasne. By dziecko przyjęto do żłobka, przynajmniej jedno z jego rodziców musi nie pracować w momencie składania wniosku. O, widzisz? Dyrektorka placówki. No i rzeczywiście jest to troszeczkę, można powiedzieć, nie aż tak optymistyczne. To znaczy, jak rodzice pracują, to są na jakieś tam 654 miejscu w liście rankingowej do żłobka. To wtedy jakby oboje rodzice nie pracowali, to właściwie powinni być na miejscach szczególnie preferowanych. Tak wyciąga przy tym tak zwane absurdalne przepisy, nie opłaca się iść do ołtarza. Dlatego jest porneja u katolików. Osadzone w zakładach karnych mają w niektórych miastach pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkoli przed innymi maluchami. Ja bym akurat tego kochane redaktor nie traktował jako akurat absurdalnego przepisu. No i nie są może przekonujące te absurdalne przepisy, ale faktem jest, że w Robczycach może, to tylko przypuszczenie, może nie dzieje się aż tak bardzo dobrze, jakby to wyglądało ze spotu wyborczego. Bardzo ważny problem funkcjonowania Unii Europejskiej, całej Europy, w fakcie na pierwszej stronie głosowałeś, zapłaciłeś, a wybrali inni. Chodzi oczywiście o Austriaka, który udając kobietę doskonale odczytał ideologię Europy. Po hipsterską sądząc po brudce,
super ekspresji również poświęconych jest sporo temu uwagi w łóżku z mężem. No właściwie to się tutaj specjalnie dziwować, że kobieta z brodą ma brodę, ma męża, no i może nie ma genitalia, no może to jakiegoś dziwnego informacji. Ale on mądry jest, nie? Boże, co takiego dziwnego na magelitę? Zapraszam dzisiaj po godzinie 20, a wraz ze mną moi goście. No wiesz, ma 25 lat. No to chyba wystarczy, nie? Na męża. Tak. Kocha mężczyzn. No i bardzo dobrze. Co żałować? Laskowski też nie lubi tak, jak ktoś ma te takie pseudonimy tak zwane, tylko lubi, jak ktoś się nazywa normalnie, rozumiesz? Bo to są ludzie dosłowni, nieobyci. Ten z brodą, ten Laskowski, wiesz. Ja mówię, słuchaj, no nie możesz zrozumieć sztuki. Sztuka to są same symbole właściwie. Sztuka nigdy nie będzie dosłowna. I on się dziwi, że wiesz. Ktoś się nazywa symbolicznie na przykład. No. Nawet jak mi robił ten cały kiedyś jeszcze ten program internetowy, to pisał moje imię i nazwisko, ja mówię jeszcze i ten. PESEL napisz, on swoje PESEL napisał, wiesz. Taki wariat. Ja mówię, po co ty to piszesz? Przecież widzisz, ile jest oszustów na świecie, że każdy, jakby tylko korzyści zobaczył, to by w to wszedł. Po co to pisać? A Mareczek to mówi tak. Nigdy nie pisać. Trzeba pisać symbolami. Ja mówię, o widzisz, o. Jeden się udał. Czyli, proszę Ciebie, Janku Witku, Conchita Wurst doprowadziła publiczność do szaleństwa, wiesz? Cudowna kiełbasa z brodą. Brawurowo zaśpiewała piosenkę Rise Like a Phoenix. Jak burza weszła do finału, widzowie bili jak szaleni. Urządzili niezwykłej artystce gorącą owację. Komentatorzy nazwali ją austriacką królową. Piękne ma oczy, wymalowane. Prokuratura Generalna Kanady postawiła zarzuty firmie transportowej i trzemiej pracownikom w związku z wykolejeniem się w ubiegłym roku prawniki Krebet pociągu wiodącego ropę naftową. W katastrofie zginęło 47 osób. Do Polski zostanie dziś wprowadzono nad trochami pierwszego dowódcy dywizjonu 303 pułkownika Zdzisława Krasodemskiego oraz jego żony Wandy, żołnierza Armii Krajowej i uczestniczki Powstania Warszawskiego. Szczątki zostaną pochowane na wojskowych powązkach. No słuchaj, do domu przychodzi kobieta ubrana, włosy, ma piękne paznokcie, a ma genitalia męskie takie jak i ten mężczyzna. To co on robi? Strasznie to jest ciekawe. I co takie pytanie w Tok FM padło, co robi? Aż wróbel zorientował się. Aha, no tak, ludzkie sprawy. Moim nastroniem podesłałem PL, a tam na walka z selekcjonerem naszej teatry 13 maja nie jest oficjalnym terminem Cipa i składa obu drużyn zabraknie największych gwiazd. Trener Niemców Joachim Lehmann jest w dyspozycji aż 12 debiutantów.
szansy debiutu w biało-czerwonych barwach zostanie zapewne. Ale nawet niektórzy mówią, że Jezus Chrystus to jest. I Maria w jednym. Argentynka Paula Ormaczna będzie dzisiaj walką Agnieszki Albańskiej. W drugiej rundzie turnieju zawodniczyli na kortach ziemnych w Rzymie. Rozpoczęła z numerem trzecim polska tenisistka. Na otwarcie miała wolny los. A w poniedziałek Ormaczna pokonała Japonkę Suriminare 6-4-6-3. Będzie to drugie spotkanie tych tenisistek w 2012 roku. Występ wzbudził także ostre kontrowersje. Piłkarze Queen's Park Rangers awansowali do finału play-offu, awans do angielskiej ekstraklasy. Rywalzy w meczu barażowym pokonali u siebie po dogrywce Wigan Athletic 2-1. Przeciwnikiem QPR będzie zespół Derby County, który dwukrotnie pokonał Brighton Tomasza Kuszczaka. Mecz finałowy rundy barażowej zostanie rozegrany 24 maja na stadionie Wembley. Utytułowany rosyjski łyżwiarz figurowy Jewgenij Pluszczenko, który podczas igrzysk w Soczi zapowiedział zakończenie kariery, zmienił zdanie i w czerwcu chce wrócić do nowej treningi. Pluszczenko był w Soczi złoty medal z rywalizacji drużynowej, ale z indywidualnej wycofał się... Nie przeszedł zmiany płci. Operacji homoseksualny mężczyzna, który nie przeszedł operacji zmiany płci, za to perfekcyjnie potrafi stawać się kobietą. Także proszę na peruki uważać, bo jest, może być deszcz na peruki. Do Kopenhagi Conchita zabrała ze sobą 100 kg bagażu, w tym 4 peruki. Pracownicy austriackiej telewizji ORF musieli pospiesznie umieścić w pokoju hotelowym dodatkowe wieszaki na ubrania. Jak ty to mówisz, że to jest Tom Neuwirth? Nowa prawica Janusza Korwin-Mikke. On właśnie Korwin-Mikke. Urodził się w Gamden, w górnej Austrii. Aha. Biorąc pod uwagę tendencje, sondaże, nastroje. No nastroje takie, wiesz, papieskie. Po te fety, no. Czyli, że słuchasz, słuchaj, że po prostu to jest facet ten, ta Conchita. Tak. Bo to jest bardzo bo pierwszy tam się cały dzień jedzie, a po drugi zobacz. To jest każda prawda, bo wiadomo, że jest to tylko fasada. Tak. Nie wiem właśnie, czy pojadę się. Jedno z największych problemów polskiej prostytucji teraz polega na tym, że mamy takie rozumiecie tej władzy, że tak naprawdę nie wiadomo, kto za co odpowiada. Jutro pojedziesz. O, pety. Najważniejsze są pety, bo wiesz. Na przykład ten Irek, to wiesz co, na pierwszym planie stawia pety, na drugim stanie stawia piwo, a na trzecim żarcie. Piwo. Prawie, że to, co my proponujemy. Zresztą, jako ciekawostkę Państwu powiem, że ja przygotowując ten projekt, dotarłem do takiego bardzo fajnego projektu konstytucji z Polski z roku 1919, przygotowanego przez jakiego posła Buzka. Nie, jednego Buzka. Prawdopodobnie, chociaż nie sprawdzamy. Ja tam Krakowski kiedyś sprawdził i zachwalał tam tą konstytucję. No i widzi Pan, no i że jesteśmy, że tak powiem, bez tym źródła. To będzie już teraz podziałami zauważmy. Tak. No, to bardzo ciekawe. I rzeczywiście ta konstytucja, właściwie ten projekt pana posła Buzka jest taką, jak się mówi, recepcją ustroju amerykańskiego na polskie warunki. Także wczoraj galeria się bardzo udała, bardzo miły pan kierownik, taki wiesz, człowiek, który chodził po galeriach, taki łysy człowiek. A ja nie widziałem, że on prowadzi galerię. Bardzo miły. Słuchaj, ja robię zdjęcia tym czarnym potworkom, a on do mnie podchodzi, rękę podaje, witam. A ja wiesz co do niego? O, cześć! I on potem już tak patrzy, że... I zapraszam do poczęstunku, wiesz, bo tam... Trzy rodzaje wina, ciasteczka, takie wiesz, soki,
No dla Anitki te ciasteczka jak przyszła, ja mówię Anitka, tylko proszę te torebki pochować, bo... W Niemczech jest podobnie i te dwa kraje Polskie i Niemcy, tak przecież od siebie różne. Bo ty się pytałeś o tego Żyda. Ten Rydygier chodzi sam teraz, bo nie ma konsula. A konsul ma raka rozległego na twarzy i on już nawet chyba nie widzi. Także on nie chce wierzyć w Jezusa Chrystusa, bo to Żyd. Ale to nawet nie o to chodzi. Żydzi już mieli za swoje, prawda, Janku Witku? No. W roku 70, w roku tam już setki razy karani przez Jahwę byli. Przez Bogę, Bogę już mówię, Boga Jehowę, proszę Państwa, przez Bogę. No bo katolicy to nie wiedzą, czy to jest un, czy to jest una. I taką wadę głosu, że mogę przeposzczelać każde prawo, które będzie wykazywało z całej Unii z wielkim niej. Także proszę Państwa, dzisiaj... No. O Niemczech będziemy mówić. Tak, kaszlnęłam, proszę Państwa, na te Niemcy. Zobacz, ciemno się robi. Widzisz, o w tym momencie robi się jak w pasłęku, gdzieś tak na północy, w kierunku do Gdańska. I tamte tereny lubię właśnie. Ja pamiętam w pasłęku jadłyśmy lody takie z kamykami. Pyszne. Pyszne. Także na lody Adamczewski. Zapraszam. No, jeśli chodzi o Margaret Thatcher, to Zadu właśnie powiedziała. Jeśli chodzi o Jacka Wilka, to on nawet powiedział trochę bardziej. Pora skończyć z tym szaleństwem. Pora skończyć z okupacją Unii Europejskiej. Tak jest. No, staram się być człowiekiem niezwykle bystrym, ale wie pan, kto jest wiekiem, tam pan zobaczy. Na razie nie widziałem jeszcze tych tajniaków, to byłoby zrozumiałe, ani policjantów z napisem Unia Europejska. I jeszcze można. Oni protestują przeciwko. Unia Europejska, mam cię w D. Jednak jak już nie widzę, jesteśmy po prostu patrzą. No widzi pan, właśnie może nie wiem jak pan, ale widzi pan, większość Polaków właśnie nie widzi. Znowu w tym aktywnym wypowiedzi programów telewizyjnych zadała pani dyrektorka pytanie, dlaczego Polacy się nie interesują tymi wyborami. Ja twierdzę, że się nie interesują, dlatego że właśnie sobie nie zdają sprawy z tego, że od grudnia 2009 roku jesteśmy już w innym państwie. To państwo właśnie nazywa się Unia Europejska i to państwo nam właściwie tworzy nasz porządek prawny na co dzień, ponieważ od 30 do 80% prawa, które teraz pojawia się u nas, to nie jest już nasze prawo, to jest prawo właśnie unijne. To prawo jest nadrzędne wobec naszego i to oni tam to tworzą, tak? Oni tam to wymyślają, oni te wszystkie chore pomysły o tych żarówkach, w termometrach wstęciowych i tak dalej tam tworzą. I Polacy o tym nie wiedzą, bo Polakom się wymawia cały czas, że my jesteśmy takim zupełnie suwerennym państwem, co oczywiście nie jest prawdą. Widziałeś, Janku, że to jest radio żydowskie, zobacz, Żydom Unia Europejska też jest nie w smak, prawda? No, no to słuchaj teraz i dostosowuj się. Poprzez prąd, poprzez żywność, poprzez benzynę, poprzez ścieki, wodę i tak dalej, od kilkudziesięciu do 150% to jest pośredni. Mniej więcej drugie tyle szybciej. I nie można udawać, że Unia tutaj nie spowodowała tego naszego wzrostu, no bo no, nawet ja pamiętam, gdzieś się pojawiło takie wyliczenie z samej Unii Europejskiej, gdzieś Komisji Europejskiej, z którego wynikało, że przez powody unijnej regulacji w Unii Europejskiej rocznie traci się około 600 miliardów euro z powodu tego, że jest przeregulowana ta gospodarka. To sama Komisja Europejska gdzieś taki raport wygłosiła, że tyle stracą łącznie gospodarki europejskiej. Nie widzi swoje złe i dobre, tylko dobre, ale i złe strony. No tak, bardzo dużo ciekawych informacji do samej Unii, do samej Komisji. Ale prawda, że nie mamy od 2008 roku permanentny, prowadzący kryzys w krajach Unii Europejskiej. To nic dziwnego, że każda statystyka pokaże nam, że od 2008, czy w jakimś okresie, który obejmuje ten czas, było gorzej niż w okresie, który był przed kryzysem. Obaj jesteśmy wykształceni i to wiemy. Ale widzi pan, tak jak się zachwalają, widzisz? To są permanentnego kryzysu.
Ten wykształcony jest ponoć na polonistę, a ten i wiesz, ani to potrzebne, ani tamte. Oczywiście, że nie jest to, dlatego, że akurat pan jest w tej chwili budowany nowego socjalizmu, to komunizm w wielu aspektach, więc pan no, niestety tutaj Stany Zjednoczone idą w opiącym kierunku, ale z drugiej strony są reakcje. Co ciebie Stany, jak Stany są na drugim końcu świata? Nie mówię o tym, że były pomysły wystąpienia z Unii, a były takie, w Polsce się to w ogóle nie mówiło. Zlikwidowania podatków dochodowych na przykład i tak dalej. Także widzisz, że to interesuje jego coś, co nie powinno niby. Takiego tego dymu, takiego długu. To wszystko jest absolutnie rekordowe. No jeszcze ten rekordowy rabunek Polaków na 150 miliardów złotych pieniędzy z OFE, no bijemy rekordy, tak. Wyobraźmy, że jedna koszt przyszłych pokoleń. Proszę zauważyć, że moje dziecko lat 3,5 i 1,5 roku, on jeszcze będzie musiało to spłacać i ich dzieci też będą musiały to spłacać. Będzie warstwa ekologiczna polskiej prawicy, tej wolnorynkowej. I pamiętam, że najpierw była Europa jako cel, ale bardzo szybko poszliśmy do... Czyli ta Unia na zasadzie kleszcza działa. Zaczęła fascynacja Stanami Zjednoczonymi i Reaganem, ale wystarczyło, że wygrał nie ten, co trzeba, czyli Obama. I już wiem, że tam też jest komunizm, są miękki. I teraz Polska kleszcza, puszcza i zapuszcza. Czyli to jest bardzo ciekawy kraj, bo jak kiedyś tam rozmawiałem o ustrojowej, proszę sobie wyobrazić, że ustrój taki polityczny chiński jest bardzo podobny do ustroju, uwaga, stolicy apostolskiej. To jest oparty na tzw. kooptacji. Stolica apostolska. Taką grupę władzy, która potem sobie dobiera sama ludzi do tej władzy. W ramach tej władzy są wyłaniane władze najwyższe, które potem dobierają z kolei itd. I nosem jeszcze pociąga. Już myślał, że sprawa załatwiona. Dlatego, że Państwo Watykańskie sobie świetnie funkcjonuje na tej pokorze kooptacji. I czynię też, że relacje są do tego bardzo stabilnym państwem. Widzisz, jeszcze do tego nie doszedłeś. Tak, ale widzi Pani, co mi to wydał. Widzi Pani, że to Chiny, to tak jak Watykan. Jeszcze do tego nie doszedłeś, Janku. I Chińczycy zarabiają już więcej niż Polacy. I wie pan, Chińczycy wiedzą, że jak sobie zbudują to swoją małą fabryczkę i tak dalej, będą pracować, to nikt im tego nie odbierze. I nosem pociąga jakieś pierdolenie. Reform Teu Xiaopinga przez te ostatnie lat 25 tego, a to są konsekwencje. U nas, jeżeli ktoś nam ją odbierze, to przynajmniej możemy pójść do sądu, a kiedy już wszystko by zawiodło, to chociaż możemy nakręcić układ i jakoś się odbyć. A propos tego sądu, jako praktyk, to powiem panu, że nie tak szybko, bo sprawa się panu skończy po 5-6 latach, w tym czasie może pan wszystko stracić. Ale co do tych, wie pan, co do tych nieszczęsnych Chińczyków, jak byłem na studiach, jak zaczynałem studia na początku lat 90., to myśmy wtedy się uczyli m.in. o systemie chińskim. I tam z takim lekkim takim przekąsem, czy tonem prześmiewczym profesor nam mówił, że oni mają plany 20-letnie, 30-letnie. Nie tak jak w Europie czy w Polsce, że tam plan na najbliższe 2-3 lata. I to się okazuje, no oni po prostu konsekwentnie ten plan 20-letni, który realizują, zrealizowali, uwalniając kolejne elementy gospodarki. No, pozwalając się bogacić Chińczykom. Pozwolę sobie wyrazić zdziwienie, że z taką sytuacją mówi pan o tej chińskiej dyktaturze, która w żaden sposób nie rozlicza swoich komunistycznych zbrodni, tyle że no idzie do przodu, wybieramy przyszłość, a o okupacji mówi pan w stosunku do Unii Europejskiej. No wie pan, jest tak, znaczy właśnie widzi pan, to, że mamy już ogromną część prawa, nie naszego tylko od tego, no, że musimy się tam podporządkowywać, że musimy się tego stosować. I tak naprawdę nie ma nic do powiedzenia. Proszę zwrócić uwagę, pan mówi reżim chiński, ale przecież Unia Europejska jest jeden z najmniej demokratycznych ustrojów na świecie. I tu ma pan tam demokratyczne właściwie tylko parlament, ale parlament nie ma prawie że nic do powiedzenia. Najlepsze rzeczą pomoże. Najlepsze, ale to jest tylko bo pan widzi, ani Komisja Europejska, ani Komisja Europejska, ani to przez nikogo wybrać. Jakiś chory facet, zabaw. Ja nie jestem demokratą, broń Boże, ale pan, broń Boże, jako demokrata powinien tutaj... Jak on cię rozgadał? Powinien pan walczyć i, nie wiem, interweniować, być... Jaki chory facet. Naprawdę, oni tam demokracji tak naprawdę nie znają, chociaż w Unii Europejskiej, chociaż mają inną listę pełną prawo na ten temat. Proszę Państwa, Unia Europejska jest potworem i ma pazury. Proszę się bać. Więc, no, bądźmy sprawiedliwi. W Unii Europejskiej jest tyle demokracji, co
Nie wiem, no w Watykanie być może jest więcej, bo w Watykanie przynajmniej konklawę demokratycznie wybiera papieża. Podziwiam pana uwagę, że wiedzą, jak jest w Unii i że tam jest znacznie więcej. I pan tak gada. Jednak się tam pan wybiera, aby rozstawić system odległy. No wie pan, no, my Polacy mamy taką rolę, że musimy zatrawiać ten świat. Idziemy na ratunek ginącemu światu. Cóż zrobić? No,